Siemanko, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku, na którego nagranie wpadłem dosłownie przed chwilą, o parę minut temu. Dopóki jeszcze jestem w Anglii, no to pomyślałem sobie, że nagram taki 5-minutowy film i potem taki sam 5-minutowy film w Polsce na temat samochodów, pojazdów, którymi poruszają się ludzie. No bo to też chyba jest jakiś wyznacznik zamożności poniekąd, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. No i zobaczymy sobie, jakimi samochodami ludzie jeżdżą tutaj w Anglii, a jakimi w Polsce. Żeby było sprawiedliwie, to nagram 5 minut tutaj, pierwsze takie, które się nawiną, samochody, i potem 5 minut, jak już wrócę do Polski. No więc dobra, zobaczymy zaraz, czym jeżdżą Anglicy, czym jeżdżą mieszkańcy raczej Anglii. Nie jest powiedziane, że to Anglicy. Tutaj też łatwo można zobaczyć, z którego roku jest dany pojazd. No bo po tablicy rejestracyjnej można odczytać, z którego roku jest dany pojazd. Przykładowo, teraz wam pokażę, o, przykładowo ten Transit miał 09, czyli jest z 2009 roku. A ten Volkswagen, który przejechał, z 2012. Tak można to łatwo odczytać, pod warunkiem, że nie jest to tablica rejestracyjna prywatna, no bo wtedy to już wchodzą litery i cyfry, które właściciel sobie wybierze. No i patrzcie, BMW, Hyundai, BMW następne, znaczy tam Hyundai był pierwszy, a potem dwa razy BMW. Czasami oczywiście tutaj się trafiają super samochody typu McLaren, Ferrari, Porsche dosyć często, ale McLarena widziałem raz nawet u mnie na osiedlu. No, Range Roverów jest sporo, jak widzicie. Sporo jest takich nowych aut, 2-3-letnich, rocznych, no ale też sporo jest aut, które mają 10 i ponad 10 lat. Natomiast samochody, które mają w okolicach 20 lat, też się zdarzają, ale raczej niezbyt często. Tutaj właśnie widzicie, o, na przykład 2007 rok. Ten Peugeot to był chyba druga połowa 2016, ale nie jestem pewny. Kia 2008, BMW, tutaj Skoda 2015, Mazda 2005. Tutaj przykładowo Mokka 14, 18 Fiesta, 2009 Megane, no więc tak jak sami widzicie,
różne tutaj, o, Tetetka nowa 2018, Audi A1 2011, 2008, też 2008 Suzuki Swift, 13 Peugeot, 19 Nissan, Skoda Octavia 14. Także dominują te samochody w okolicach między 15 a 5 lat, jeżeli chodzi o wiek, o 2008. W okolicach 10-letnich myślę, że jest najwięcej jednak. 2006 pojechał Opel. Tutaj 2011 Kijanka, czyli 10-letni, 2010, 2008. O, akurat właśnie Porsche jedzie. Porsche akurat, tak jak powiedziałem, tutaj nie jest niczym wyjątkowym. Dosyć sporo jest Porsche'ków. O, ten Peugeotik akurat taka śnówka. No i dobra, słuchajcie, jest 5 minut. Tak jak mówiłem, nagram 5 minut, nagrałem 5 minut. Tutaj jeszcze na parkingu możecie zobaczyć, jakie auta stoją. Nagrałem 5 minut, potem też około 5 minut nagram w Polsce, skleję to w jeden film i zobaczymy mniej więcej, jakimi samochodami jeździ się w Polsce, a jakimi w Anglii. Oczywiście to, co nagrałem, to czysty przypadek, ale tak mniej więcej jest, że te samochody tutaj to dominują, raczej takie 10-letnie. Jest trochę starszych, sporo jest też nowszych. Sporo jest też aut takich 2-3-4-letnich. Ale mówię głównie przedział to jest około 10 lat. 8, 10, 12. No i to na tyle z Anglii. Jak już będę w Polsce, to nagram 5 minut z Polski. Trzymajcie się. No i migiem przenosimy się do Polski. Ta sama akcja w Polsce. Zaraz sobie zobaczymy, czym się jeździ w Polsce. Tak dla porównania. Będziecie mogli sobie sami porównać. Raz. Okej, działa. Sprawdzałem mikrofon. Będziecie mogli sobie porównać, czym się jeździ w Polsce i w Anglii. Takie same zasady. 5 minut, przypadkowe auta. Tutaj niestety tablic rejestracyjnych nie widać, kto jakie ma. Znaczy, widać, kto jakie ma rejestracje, ale nie da się po nich poznać roku produkcji. No dobra, to słuchajcie, zaczynamy. Na razie nic naprzeciwko nie jedzie. O, pierwsze autko. To jest też droga krajowa. O, tutaj Suzuki nowe, Skoda w miarę nowa. Mercedes. Tutaj Hyundai pojechał, tu Peugeotik. BMW. No, roczników wam niestety nie podam, tak jak robiłem tu w Anglii. Tutaj Audi, starsze A4, Kia Picanto, Volkswagen Caddy, Audi Q, nie wiem ile, Q7,
Q3? Tak, Q3 to było. Tutaj Audi, Opel Bravo, Volkswagen Golf, Mitsubishi, Astra, Opel, Seat, chyba Ibiza to jest? Nie, Leon to był. Tutaj Mercedes A-klasa, to jakaś Toyota, Kia, Honda Civic, Toyota Yaris. Także sami widzicie, widzieliśmy kilka nowszych aut, widzieliśmy też kilka starszych. Meriva Opel, to był Passat, to Mercedes ML, Fiat Ducato, BMW serii 1, tam Peugeot pojechał, tutaj Renówka jakaś, dostawczak, to też Renówka Twingo? Tak, Twingo. Tutaj Volkswagen. Passat czerwony. Audi, Citroenik, Mercedes, następny Mercedes, E-klasa, tutaj jakiś Hyundai, i40 to był, Audi, RS6, Toyota, Mercedes B-klasa, Daihatsu jakiś, Mitsubishi, Ford, C-Max. Mazda 6 pojechała, tu Skoda Super, tu Peugeot. Generalnie co można zauważyć tak po tych paru pierwszych minutach? Na pewno wydaje mi się, z tego co pamiętam, no to jest więcej samochodów starszych w Polsce niż w Anglii. Ale wydaje mi się, że generalnie nie jest źle. Przepaści, na pewno o żadnej przepaści nie może być mowy. A poziom jest, kurde, czy w miarę zbliżony? Na pewno jest, jesteśmy, myślę, że jest to może nie tyle, nie jakoś bardzo podobnie, tak jak w Anglii, że nie jest to na pewno na równi. U nas te samochody jeździ trochę starszych aut, ale nie jest to żadna przepaść. Poziom się na pewno wyrównuje. Odkąd ja pojechałem 7 lat temu, to się nawet bardzo, można powiedzieć, zbliżył do siebie. Tutaj Volkswagen, jeden Golf, drugi Polo. A nie, tamten też był Polo, więc dwie Polówki. Kolejna Polówka. Tutaj Toyota Verso. Tak. Kia, Ford, Mondeo to był, Honda CR-V, no i słuchajcie, dobra, wychodzi na to, że jest 5 minut. Teraz tak naprawdę zostawiam to wszystko do oceny Wam. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Czy jest to duża przepaść, czy może jest bardziej równo.
No ja mogę powiedzieć w ten sposób. Jeżeli o mnie chodzi, to myślę, że z tego co ja zauważyłem też przez te pierwszych kilka dni, bo też obserwuję te auta, to na pewno można powiedzieć, że jest więcej starszych aut tutaj w Polsce niż w Anglii. Ale generalnie nie jest to jakaś przepaść. Po prostu, no nie wiem, jakbym miał porównać tak procentowo, to bym może porównał 60% do 40% na korzyść Anglii. Tak mi się wydaje. No i to w zasadzie wszystko. Chciałem wam pokazać tą różnicę. Napiszcie mi w komentarzach, co o tym myślicie. Tutaj też byłem zaskoczony, bo na przykład mówiłem, że w Porsche w Anglii to już nie jest żadna, nie wiadomo, no po prostu często się spotyka na ulicy, ale ja już tutaj w Polsce też kilka Porsche'ówek widziałem. Widziałem nawet Ferrari wczoraj. No i tyle. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym myślicie. Dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli wam się to podoba. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!